okazuje się, że modelarstwo to zajęcie nie tylko dla małych chłopców. Jest to doskonała forma rozrywki, dzięki której bez żadnych kwalifikacji każdy może spróbować swoich sił w lataniu małym samolotem. Gościem dzisiejszego programu W Świecie Pasji jest Daniel Skiba, który zamiast siedzieć godzinami przed komputerem, postanowił zająć się modelarstwem. Jak długo zajmujesz się modelami? Od czego zaczęła się cała przygoda? Modelarstwem zajmuję się od 6 lat i od jakichś 4 lat biorę udział w walkach powietrznych samolotów elektrycznych i to najbardziej mnie pasjonuje w całym modelarstwie. Co to są te walki powietrzne i na czym one polegają? Walki powietrzne polegają na tym, że do samolotów z pierwszej lub drugiej wojny światowej, bo zawody są rozgrywane w dwóch konkurencjach, podczepiane są tasiemki z bibuły o długości 10 metrów, zakończone innym kolorem i w ciągu 5 minut zawodnicy starają się obciąć tasiemkę przeciwnika, jednocześnie zachowując ochronę własnej tasiemki. A jakie modele samolotów latają w takich zawodach? W konkurencji I wojny światowej latają dwu- i trzypłatowce, bo takie były w tym okresie. A w II wojnie światowej latają jednopłatowce, ale są też modele jedno- i dwusilnikowe. Są to tylko takie modele samolotów, które naprawdę latały? Czy można sobie po prostu jakikolwiek samolocik na takie zawody przygotować? Zgodnie z regulaminem samoloty musiały być wyprodukowane w danym okresie i tylko takie modele mogą brać udział w zawodach. Malowania nie są już przestrzegane, mogą być w późniejszych okresach wykorzystywane, ale samolot musiał być produkowany w okresie I czy II wojny światowej. Są jakieś kryteria, jakie musi spełniać dany model samolotu? Oczywiście. Samoloty nie mogą przekraczać dopuszczalnej wagi i rozpiętości skrzydeł, bo tylko ten wymiar jest brany pod uwagę. I w II wojnie światowej i w I jednosilnikowce mogą mieć maksymalnie 86 cm, dwusilnikowce do 1 metra. A z jakiego materiału robione są takie modele? Modele są robione z EPP i wszyscy mylą ten materiał ze styropianem. Jest bardzo podobny, ale właściwości ma zupełnie inne. Na zawodach często korzystamy z kleju cyjanoakrylowego z przyspieszaczem, gdzie w ciągu walki 5-minutowej jesteśmy w stanie naprawić samolot i startować dalej. A zwykły styropian topi się od takiego kleju. A co jest potrzebne, żeby zacząć latać? Od czego trzeba zacząć? Żeby zacząć latać, na początek trzeba poćwiczyć na symulatorze i bez tego naprawdę jest ciężko. Można dzięki symulatorowi zaoszczędzić sporo pieniędzy, wyrobić te nawyki na komputerze, w międzyczasie budować już konkretny model, jaki będzie nam służył do nauki latania i dopiero po dużym treningu na komputerze przejść do latania w rzeczywistości. Jaką prędkością latają samoloty? Czy przy takich zawodach trzeba zachować jakąś szczególną ostrożność? Samoloty w walkach powietrznych, samolotów elektrycznych rozwijają prędkość do 90 km na godzinę, bo mieliśmy kiedyś okazję sprawdzić to. I jest to już spora prędkość, dlatego na zawodach wszyscy zawodnicy i pomocnicy muszą nosić kaski. To jest dla bezpieczeństwa. Trzeba należeć do jakichś klubów, żeby zacząć startować w zawodach? Nie, nie trzeba należeć do żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia. Wystarczy posiadać odpowiednie umiejętności do sterowania modelem, radzić sobie w każdych warunkach atmosferycznych i można zacząć startować w zawodach. Oczywiście
z roku na rok nasza dyscyplina coraz bardziej się rozwija. Zaczynamy tworzyć eskadry na wzór prawdziwych eskadr, które latały podczas wojny. Mamy swoje loga, eskadry zaczynają przywozić flagi, banery. Zaczyna się coraz bardziej rozwijać to. To jest tak, że tutaj tylko lokalnie działacie, czy już w całej Polsce, czy może są zawody też międzynarodowe? Na chwilę obecną rozgrywamy wyłącznie ogólnopolskie zawody. Dosłownie od Krakowa po Bolesławiec, Płock, Warszawa, Bełchatów, Radom. To naprawdę są zawodnicy z całej Polski. Jeszcze w tej chwili nie udało nam się zrobić międzynarodowych zawodów, ale tak jak mówiłem, nasza dyscyplina się rozwija i pomału dążymy do tego, żeby zaprosić kolegów z zagranicy. Może w przyszłym roku się to już uda. Start! Uwaga, pilot w strefie. Jest strefa bezpieczeństwa, której nie wolno przekroczyć. 3 minuty do końca. Uwaga, pilot w strefie. Masz jakieś osiągnięcia na swoim koncie? Tak, mam osiągnięcia na swoim koncie. W ubiegłym roku zdobyłem w Warcie Bolesławieckiej tytuł mistrza Polski w konkurencji I wojny światowej. I uwaga, na pierwszym miejscu z liczbą 1596 punktów Daniel Skiro! Brawo dla finalistów! Yeah! Czy jakoś szczególnie przygotowujecie się do zawodów? Tak, przed każdymi zawodami spotykamy się z kolegami i musimy ćwiczyć. To bez treningu nie da się po prostu wygrywać, dobrze latać. To już nie chodzi o samo wygrywanie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić na zawodach, ale trzeba umieć latać. I do tego jest potrzebny trening. A jak długo się przygotowujesz do zawodów? Wiadomo, przed samymi zawodami jest klejenie modeli, poprawianie, malowanie tych modeli, sprawdzanie, czy są zgodne z regulaminem, czy już nie przekroczyłem wagi dopuszczalnej. No i jak już to wszystko sprawdzę, no to trzeba wyjść przed dom, podwiązać tasiemkę do samolotu i latać. Wylatać naprawdę kilka pakietów, sprawdzić każdy sprzęt przed zawodami, żeby się nie okazało na zawodach, że przyjechałem pół Polski, a coś mi nie działa w samolocie. To byłoby bez sensu. Dlatego przed zawodami sprawdzanie samolotów i trening. Nie tylko przed samymi zawodami, ale no, dobrze by było codziennie. Nie zawsze się to udaje, ale... Rodzina to znosi i przymyka oko? Moja rodzina znosi to bardzo dobrze. Żona pomaga mi na każdych zawodach. Jeżdżę na zawody z dziećmi, z dwójką dzieci i z żoną. I bawimy się wspólnie. Inni też przyjeżdżają, spotykamy się z przyjaciółmi z całej Polski. Znamy się już bardzo dobrze od wielu lat i wspólnie spędzamy te zawody. Kosztowny jest taki sport? I tak, i nie. Jeśli latamy tylko, żeby sobie polatać jednym modelem, to jest to naprawdę tani sport. Problemy zaczynają się już w momencie, kiedy chcemy wyjechać na zawody na drugi koniec Polski. Nie możemy jechać.
jechać z jednym modelem. Potrzebne są już dwa modele. Jeśli się startuje w dwóch konkurencjach, potrzebne są już cztery modele, dodatkowe silniki, jakiś regulator, serwa. No i wtedy robi się pomału problem, dlatego w naszej eskadrze tylko trzy osoby tak naprawdę jeżdżą po całej Polsce, a pozostali startują tylko w zawodach naszych, organizowanych w Warcie Bolesławieckiej, ewentualnie do Wrocławia się wybiorą, bo jednak to już się wiąże z kosztami. Jak ktoś by chciał się nauczyć latać, może się zgłosić do waszej eskadry, żebyście mu pokazali, może zaszczepili w nim właśnie taką pasję do latania modelami? Bardzo chętnie, jeśli tylko ktoś ma ochotę, namawiamy znajomych, pomagamy, wskażemy drogę, jaką obrać, żeby jak najłatwiej, jak najmniejszym kosztem przebrnąć ten początek, a później już tylko wspólne treningi. Jest to hobby tylko dla dużych chłopców? Nie, nie. W to hobby biorą już udział nawet kobiety. W naszej eskadrze jest najmłodsza zawodniczka z Polski, ma 14 lat. I druga zawodniczka jest z Wrocławia, także bawią się już w to również kobiety i chłopcy od 9 lat do wzwyż. A czy chciałbyś kiedyś się przerzucić na większe modele samolotów albo przelecieć się takim prawdziwym samolotem? Jako pilot zasiąść? No pewnie. Raz nawet udało się w zawodach wygrać nagrodę główną, przelot helikopterem. Było to niesamowite przeżycie. I tak samo na pewno byłoby ekscytujące przelecieć się prawdziwym modelem. A o czym marzy pilot modeli latających? Pilot modeli latających marzy o tym, żeby ciąć wstążkę przeciwnika jak najwięcej razy i zachować swoją. To tego właśnie życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie.